Państwa, wznawiam obrady sesji. Przechodzimy do procedowania kolejnych punktów naszego porządku obrad i to jest kolejny punkt: ustalenie kierunku działania Prezydenta Miasta Krakowa polegających na corocznym zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta Krakowa w wysokości 0,3% całości budżetu na rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy miejskiej Kraków. Projekt grupy radnych, druk nr 1124, drugie czytanie. Bardzo proszę jednego wnioskodawcę, a to Państwa Radnego Pawła Ścigarskiego, o zabranie głosu. Dziękuję Panie Przewodniczący. Radni do projektu uchwały nr 1124, wpłynęły poprawkę nr. Proszę Państwa, w tej sprawie była pozytywna opinia Komisji Infrastruktury, natomiast jest negatywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa, doręczona Państwu radnym, więc tylko o tym przypominę. Proszę Państwa, stwierdzam odbycie drugiego czytania i proszę o przygotowanie urządzenia. Nie mam, czyli głosujemy ręcznie. Bardzo proszę o zajęcie stanowisk przez Panie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 1124? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku. Jako Panie Burmistrzu, tak jest. Wstrzymujących się daje łącznie 22, jest to kworum, zatem uchwała została przyjęta. Proszę Państwa.